GWW15, dlaczego w miarę oddalania się wszystko się zmniejsza? Dlaczego nasze oko tak widzi? No właśnie, dlaczego? W niniejszym filmie chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego w miarę oddalania się obiekty się zmniejszają? Dlaczego perspektywa działa tak, jak działa? Ale najpierw pora na intro. Witajcie na kanale GWW15. W dzisiejszym odcinku perspektywa dla zielonych. Tak, już raz omawiałem perspektywę. Dzisiaj sobie wyjaśnimy perspektywę na przykładzie konkretnym, jak to działa w rzeczywistości, bo ja już robiłem film o perspektywie. Tamten film to była bajka dla bajka o perspektywie. Tam użyłem programu Blender. Tutaj użyjemy sznurka do wieszania bielizny, ale mniej więcej pokażemy, o co tu chodzi, bo panowie od płaskiej ziemi nie za bardzo kumacie perspektywę. Nie wiecie, o co w ogóle chodzi z tym. Dlaczego w ogóle się tak dzieje, że my widzimy właśnie w perspektywie? Najpierw musimy sobie wytłumaczyć, albo zrozumieć przynajmniej, albo chociaż założyć w ogóle, jak my widzimy i dlaczego my widzimy. Nie wiem, czy będzie uchwycona tamta klamerka na samym końcu, taka zielona. Bo tu właśnie posługujemy się sprzętem domowym, jak widzicie. Zero w ogóle naukowych pomocy naukowych, bo nie uznajecie takich. Dlatego musicie mieć wszystko jak krowie narody. Ale tak będziemy tłumaczyć. Ogólnie każdy atom z tej klamerki emituje światło, które jest odbite skądś. Klamerka sama nie daje światła. I każdy z tych atomów odbija światło w każdą jedną stronę. W każdą jedną. I akurat któryś z tych atomów trafia do naszego oka. Ale jak on trafia? On trafia po linii prostej. Każdy foton z tego atomu trafia po linii prostej. Żeby się o tym przekonać, użyjemy właśnie sznurka. Zobaczcie, na końcu tam jest klamerka, na końcu tego sznurka. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać, ale może będzie. I teraz ja ją widzę, ale zobaczcie, teraz do mojego oka jest skierowany sznurek. Widzę ją w tej pozycji, w której pokazuje ją sznurek. Jeżeli zmienię swoją pozycję, na przykład obniżę się, teraz też widzę tą klamerkę, ale widzę ją pod innym kątem. I widzimy też, że pod innym kątem jest sznurek. I teraz, dlaczego w ogóle perspektywa działa? Ponieważ, wyobraźmy sobie tą klamerkę. Dlaczego w ogóle, jak się oddala coś, to się zmniejsza? Wytłumaczymy sobie na przykładzie tego sznurka. Dlatego, że z tej krawędzi i z tej krawędzi obraz po linii prostej musi trafić do naszego oka. Do naszej soczewki musi wpaść obraz tej całej klamerki. Żeby wpaść, to mimo że możemy tu poprowadzić dwie linie proste, równoległe, ale do naszego oka musi wpaść trójkąt. I teraz zobaczcie. Z tej perspektywy cały ten słupek, jeżeli będziemy oglądać ten na końcu, to z tej perspektywy z jednego końca i z drugiego końca musi dotrzeć do naszego oka coś w trójkącie. Bo to jest trójkąt. Zobaczcie, czy kamera, nie wiem, czy kamera to pokaże. Czyli coś takiego, nie? I teraz
przybliżamy się do tego słupka i zobaczcie, co się stanie. Chodźmy tam. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje z tym, bo tu cały czas nasze oko się przemieszcza. Zobaczcie, co się dzieje z tym trójkątem. Trójkąt, a właściwie ten kąt tutaj, zmienia się. Zmienia się. Zmienia się i teraz trójkąt jest ten, właściwie nie trójkąt, tylko ten kąt. No ale w sumie trójkąt też. Staje się inny. Inny ma rozmiar. I teraz, jeśli byśmy zobaczyli tutaj od tej strony, proszę, tutaj zapraszam mojego automatycznego kamerzystę. Jak to wygląda? Co się zmieniło? Zmienił się kąt padania światła. Kąt padania z każdego z tego części słupka zmienił się kąt. A więc jeżeli się oddalamy, to kąt się zmniejsza, a jeżeli się przybliżamy, kąt się zwiększa. I stąd właśnie powstaje ta perspektywa. Chłopaki od płaskiej ziemi uważają, że perspektywa jest czymś magicznym. Mają magiczne pojęcie, magiczne wyobrażenie o perspektywie. Pan Daniel powiedział w swoim filmie, ja zadałem pytanie na czacie, że perspektywa, no to my tak widzimy dlatego, po to, żebyśmy widzieli 3D. Ale dlaczego tak akurat oko jest zaprojektowane? No to chyba po to, żeby człowiek po prostu mógł jakoś głębiej odbierać, nie? Powiedziałbym tak, my widzimy 3D dzięki perspektywie, a perspektywa działa właśnie tak, jak działa. I nic tutaj się nie da z tym innego zrobić. Jest jeden tutaj taki punkt w tym trójkącie, załóżmy, że nasze oko patrzy stąd, jest jeden taki punkt, który jest punktem specjalnym i ten punkt to dwusieczna tego kąta. Czyli ta, powiedzmy, linia, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ta część, ta kreska, że tak powiem, jest dwusieczną kąta. I teraz, jeżeli będziemy tu patrzeli w ten sposób, to jest to linia niezwykła, ponieważ jeżeli obojętnie jakbyśmy daleko odeszli, to widzimy, że kąt się zmniejsza, ale jeżeli jesteśmy na poziomie tej linii, to dalej ta linia jest dwusieczną kąta. Co to oznacza? To oznacza, że nigdy ta część wysupka na górze nigdy nie znajdzie się poniżej tej linii. Nigdy. Jest to niemożliwe. Obojętnie jak daleko byśmy poszli z tym sznurkiem, nigdy to się nie zdarzy, panowie od płaskiej ziemi. Więc to, co mówicie o zachodzie słońca, które dzięki perspektywie się chowa, jest bzdurą. Nigdy coś takiego się nie stanie, ponieważ jest to niewykonalne fizycznie. Jest to niewykonalne. Sznurkiem tego nie zrobimy i niestety ze światłem też tego nie zrobimy, chyba że nastąpi załamanie światła, a więc refrakcja. I o tym będzie następny odcinek. Jak refrakcja może sprawić, że widzimy coś, co nie jest tam, gdzie my to widzimy. I dowiemy się też, że to nie znaczy, że to, co widzimy, jest czymś magicznym. Jak to znowu panowie płaskoziemcy próbują sugerować. To tyle, jeśli chodzi o perspektywę domowymi sposobami. A jeżeli jeszcze byście chcieli czegoś więcej zobaczyć, jak to w programie 3D wygląda, to zapraszam do mojego filmu Bajka o perspektywie. Jest taki tam gdzieś. A na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.